Pani Burmistrz, jakie jest Pani osobiste zdanie odnośnie wprowadzonej w 2016 roku ustawy dekomunizacyjnej? Jeśli chodzi o ustawę dekomunizacyjną, no to wiadomo, że z założenia ona miała służyć takiemu rzeczywiście już głębokiemu oczyszczeniu z resztek komunizmu. Natomiast w praktyce wiadomo, że ona ma różne wymiary. Jeśli chodzi o służby policyjne, to, bo tutaj budziło to wiele emocji, to dość często spotykałam się z takimi uwagami, że byli funkcjonariusze policji, którzy rzeczywiście zaczynali służbę przed 1989 rokiem i powiedzmy sobie szczerze, no, kwestia 3 miesięcy służby powodowała właśnie, że musieli odchodzić z policji, chociaż uważali, że ich kompetencje, ich zaangażowanie, ich możliwości są jeszcze duże i w związku z tym mogliby tę służbę pełnić, co biorąc pod uwagę ich doświadczenie na pewno miałoby też bardzo pozytywne aspekty. Jeśli idzie o takie kwestie jak nazwa ulic, kwestia likwidacji właśnie takich symboli komunizmu, to to jeszcze trwa. U nas na przykład w urzędzie są 3 ulice do zmienienia, jeśli idzie o nazwy. Mamy 20-lecia 9 maja i Janka Krasickiego. Tak się dobrze złożyło, że młodzież, która startuje w takim konkursie Młodzi Posłowie, tutaj zobowiązała się do przeprowadzenia takiej ankiety, sondażu, proponując mieszkańcom nazwy tutaj związane z takimi postaciami historycznymi jak Andrzej Różkowski, ponieważ też w ramach reformy oświaty jest zlikwidowane, jest gimnazjum włączone do szkoły podstawowej, jak gimnazjum było imienia Andrzeja Różkowskiego. Może to będzie dobra okazja do upamiętnienia tego ważnego człowieka dla Złoczewa. Proponują również ulicę Andrzeja Pileckiego i jeszcze parę innych propozycji, które tutaj są związane z regionem, nazwy, które są związane z regionem, więc zobaczymy, a oczywiście na sesji zostanie to, najpierw na komisji, a potem na sesji zostanie to przedstawione. Właśnie nas konkretnie interesuje ulica 22 lipca właściwie. Wiadomo, że to jest coś związane z też komunizmem i chciałabym się właśnie dowiedzieć, na jakim etapie są prace odnośnie konkretnie tej ulicy. To ta ulica, tak jak i tamte, które wymieniłam, też podlega właśnie temu rozeznaniu, na jaką nazwę będzie zmieniona, jaką będzie miała nazwę. A co Pani sądzi o tym, żeby po procesie już dekomunizacji tej ulicy ustanowić ją imieniem zasłużonego obywatela miasta Złoczewa, księdza prałata Piotra Światłego? To jest wszystko w gestii mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy zaproponują właśnie taką opcję to i Rada przegłosuje, to jak najbardziej rzeczywiście ksiądz Prałat, ksiądz Światły miał tutaj bardzo dobry kontakt ze społeczeństwem, był taką postacią, cieszył się dużym autorytetem, był bardzo skromnym człowiekiem, mądrym i jednocześnie takim bardzo otwartym na ludzkie problemy. Nawet jeśli wyraźnie podkreślał swoje zdanie, co po prostu w tej sytuacji, kiedy jest się proboszczem kościoła katolickiego, ma ogromne znaczenie, to jednocześnie nie był skłonny do osądzania, do stawiania ludzi w takich sytuacjach, kiedy mogliby się czuć zażenowani, zakłopotani. Sugerował oczywiście zmianę postaw, które uważał za negatywne, ale w sposób niezwykle delikatny. Jest zresztą honorowym obywatelem Złoczewa. A jeśli chodzi o udział w społeczeństwie księdza Piotra, jak przebiegała współpraca z księdzem Piotrem i z władzami gminy? No wiadomo, pani wtedy jeszcze nie była burmistrzem, ale była pani działaczką społeczną. I jak właśnie pani wspomina, że zapytał się o podpis.
Był bardzo otwarty, tak jak już mówiłam, na to, co się działo tutaj w społeczności lokalnej. Brał udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, wydarzeniach takich ważnych dla tutaj mieszkańców miasta i gminy. Bardzo zabiegał o właśnie te kościoły, które są tutaj na terenie. Więc myślę, że ta kandydatura pewnie będzie pozytywnie przyjęta. Dobrze, bardzo dziękujemy.